Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. I tak, drodzy Państwo, rozpoczynamy Kurier w samo południe. Na naszym zegarze godzina 12:39, a ja już teraz muszę opanować technicznie jedną rzecz. Już, o, już jesteśmy razem z Państwem i z nami jest także nasz gość, pan Marek Jakubiak, poseł Kukiz 15, także przedsiębiorca. Dzień dobry. No też do opanowania. Tak, tak jest. Panie pośle, tak zaczynamy z radością w głosie, natomiast od trudnej informacji przed momentem. Rosyjskie media poinformowały o śmierci Aleksieja Nawalnego. Opozycjonista miał 47 lat, zmarł w rosyjskiej kolonii karnej. Przypomnijmy, Aleksiej Nawalny, można powiedzieć, przeciwnik Władimira Putina. Z drugiej strony, jak głębiej wejdziemy w jego życiorys, no to też wielkorus, wielkoimperialista, a jednak no, informacja smutna, informacja szokująca. No szokujące, no tym bardziej, że przyłożyły się do tego jednak kraje zachodnie, które ferowały wyroki, że Nawalny będzie następnym prezydentem po Putinie, wydając już wyroki na Putina i takie miałem przekonanie wtedy, że czym więcej tych artykułów się pojawia, a przecież prasa jest monitorowana przez Rosjan, to za każdym takim artykułem jest jakby no, podniesiony poziom ryzyka życia Nawalnego. A ponieważ z prymitywnymi ludźmi mamy do czynienia, to no, powiem, że przykro mi bardzo, ale to było do przewidzenia. Że to było do przewidzenia i może tutaj postawimy kropkę, chociaż jeszcze do Rosji podczas naszej dzisiejszej rozmowy też będziemy wracać. Przejdźmy teraz do polskiej polityki, ale też do Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że Biały Dom zaprosił zarówno prezydenta Andrzeja Dudę, jak i premiera Donalda Tuska do siebie na wizytę. Odbędą się takie rozmowy z Joe Bidenem. No i wszyscy zadają sobie pytanie, dlaczego takie podwójne zaproszenie? Wszyscy sobie zadają pytanie, ale wszyscy doskonale wiedzą. Po pierwsze, jest to taki dysonans polityczny nowy w związku z tym, że nie robi się takich rzeczy. Otóż głowy państw spotykają się z głowami państw. Premierzy z premierami, ministrowie z ministrami. Taki jest zwyczaj dyplomatyczny. Poproszenie na rozmowę dwóch przypomina mi zachowanie dyrektora szkoły, który dwóch nieznośnych uczniów na rozmowę wychowawczą wzywa. Jest to co najmniej lekceważące, co najmniej powiem, że dyplomatycznie nie do zaakceptowania i prezydent Rzeczypospolitej, no dobrze by było, żeby pomyślał o tym, co powiedziałem przed chwilą, dlatego że deprecjonowanie głowy narodu polskiego w ten sposób no, jest co najmniej, no powiem, nieuprzejme, tak delikatnie. Natomiast to, że przysłużył się do tego z całą pewnością ambasador amerykański, który z TVN-u nie wychodził podczas kampanii wyborczej, to też, że tak powiem, no, każe myśleć, że jednak po tym, jak Trump obejmie, a mam wielką nadzieję, obejmie fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, to ambasador również się zmieni, bo ten szkodnik, niestety muszę to powiedzieć jasno, z niezrozumiałych dla mnie przyczyn nie kibicował aż tak Polsce, bardziej kibicował marszom z tęczowymi flagami niż marszowi niepodległości na przykład. To można, panie pośle, raczej powiedzieć, że po prostu opowiadał się raczej po stronie no, Polski opozycyjnej, czyli teraz obecnego rządu, bo faktycznie gdzieś tutaj te spotkanie i to poparcie ze strony ambasadora USA było częściej kierowane do, no, do tej strony, do obecnej koalicji rządzącej. Pytanie w takim razie, jak będą układały się przyszłe relacje polsko-amerykańskie, kiedy zakładamy taki scenariusz, że Donald Trump po pierwsze zostanie dopuszczony do wyborów, a po drugie faktycznie zwycięży, no o tym mówią najnowsze sondaże. No bo tutaj mamy trudne zaplecze. Mamy ostatnie tweety premiera Donalda Tuska, bardzo mocno uderzające w Donalda Trumpa. Mamy ministra Radosława Sikorskiego, którego politykę też znamy, jego przeszłość historyczną, także jest no, mężem bardzo wpływowej kobiety, która też często atakuje Donalda Trumpa. Jak w takim razie te relacje mogą się układać?
Znaczy, te relacje bardzo dziwnie się układają. Już teraz się dziwnie układają, a jeszcze nie ma zmiany prezydenta. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim każdy rozsądnie myślący, chyba że rozsądnie nie myśli, to jest inna sprawa, każdy rozsądnie myślący polityk widzi wyraźnie, że rząd Donalda Tuska jest proeuropejski, a nie proamerykański. Że tak naprawdę ta definicja Europy bez Ameryki, czyli z dominującą rolą niemiecką, jest taką awangardą myślową Unii Europejskiej i oni sobie wszyscy, ministrowie spraw zagranicznych, zdają z tego sprawę, że współpraca z Koreą Południową czy zakupy sprzętu wojskowego w Stanach Zjednoczonych to nic dobrego, bo na tym koncerny zbrojeniowe europejskie tylko i wyłącznie tracą. W związku z tym dziwi mnie właśnie postawa ambasadora w Polsce. Od lat mnie dziwi i zastanawia, jak to jest możliwe, że to jest na dłuższą metę tolerowane. Nawet rząd Bidena, kancelaria Bidena, przecież musi to widzieć. Przecież musi to widzieć i oni to dalej tolerują. To jest dla mnie zadziwiające. I powiem tak, że w sytuacji takiej, kiedy się zmieniły relacje właśnie z proamerykańskich w Polsce na proeuropejskie, Amerykanie w tej chwili chcą się dogadywać z prezydentem i z premierem, a to ciekawe. I tak jak mówię, oprócz tego impertynenckiego stylu karcenia polskich polityków przez administrację Stanów Zjednoczonych, co jest nie do zniesienia dla mnie, to proszę państwa, pozostaje pytanie, co dalej z Europą, dlatego że tym lotniskowcem, tym miejscem, gdzie Amerykanie dobrze się czuli i byli pewni jedynego sojusznika praktycznie w Europie, to była Polska. Dlatego Amerykanie otwierali swoje nowe technologie, dlatego Amerykanie swoje tajemnice ujawniali Polakom, tak blisko współpracowali i tak dalej, militarnie i tak dalej, i tak dalej. No dziś pewna epoka się kończy, mimo że Donald Tusk znany jest ogólnie z tego, że co innego mówi, co innego robi, co innego myśli, więc nie mogą być Amerykanie pewni. Mogą być pewni jednego, że Donald Tusk będzie zawsze proniemiecki i nie ma co tutaj konfabulować w tej sprawie, ponieważ to jest fakt niezaprzeczalny. Donald Tusk może jutro mówić, że on kocha Japonię, a ja dalej będę przekonany, że tylko i wyłącznie Japonię kocha, dlatego że Niemcy mają tam jakieś interesy. I myślę, więc, że tutaj najlepiej nam, przepraszam pani pośle, weszłam w zdanie, ale tutaj najlepiej nam zobrazuje, jaki faktycznie jest ten stosunek do Niemiec. No, kwestia realizacji tych ważnych strategicznych projektów. Mamy CPK, mamy port w Świnoujściu, mamy kwestię atomu. To są tak naprawdę inwestycje, które uderzają w rynek niemiecki, więc w dużej mierze to od nich i co innego jest na poziomie deklaratywnym, a co innego, czy to się będzie robiło. Od nich będzie zależało to, jak możemy ocenić, czy ten rząd faktycznie poszedł na jakiś układ z Niemcami kosztem Polski, bo to są projekty i inwestycje, które tak naprawdę wzmacniają nasze bezpieczeństwo, naszą gospodarkę i tu chyba będzie taka najlepsze czarno na białym będzie widoczne, jaka jest tutaj faktycznie agenda. Natomiast jeszcze wracając, no bo może to jest tak, że faktycznie teraz jest taka idea, aby wypychać po prostu Stany Zjednoczone i z Unii Europejskiej i z tak. Polski i powoli w takim kierunku zmierzamy. No i Amerykanie jeszcze tym, że Brzeziński właśnie pomagają w tej sprawie. To jest zatrważające, bo to jest takie siłowanie się ze ścianą. Powracając, pani redaktor, pani myśli, że oni czegoś oczekują od Niemiec i że to jest jakaś umowa, jakiś deal? No nie. Ta służalczość tego rządu polega na tym, że oni chcą, żeby Niemcy ich poklepali po plecach. Oni nie zrobią tego CPK, nie dlatego, że Niemcy zaproponują jakieś inne rozwiązanie, tylko oni nie zrobią tego CPK, dlatego że zagraża biznesowi niemieckiemu. I to będzie od drugiej strony robione. No. I to nie rękami Tuska, ja to cały czas powtarzam, że to jest o tyle polityk specyficzny, że on nigdy nie robi swoimi rękami niczego. Przypomnę tylko, jak podnosił wiek emerytalny, to rękami Kosiniaka-Kamysza, jak teraz telewizja obala, to znalazł sobie, bo
Bodnara, jak sobie czy sądy, znalazł sobie Sienkiewicza właśnie od tej, że te, i nic, że w wszystkich sądach przegrywają i nic, że są piratami politycznymi, nic, że łamią prawo i że kiedyś za to odpowiedzą. To nie ma żadnego znaczenia dla Tuska, dlatego, że to nie Tusk wpadł na te pomysły. On tego fizycznie nie robi. On nie wiedział, proszę pani, on po prostu, wie pani, no on tu tylko meble przenosił przy okazji, no. Jeżeli chodzi o Centralny Port Komunikacyjny, no to na razie faktycznie nie wygląda to zbyt ciekawie. No mamy ministra, który otwarcie krytykował przez ostatnie miesiące, mówił o tym, że ten projekt po prostu trzeba przyblokować. Obecnie no, piastuje stanowisko, jest ministrem, który ma odpowiadać za realizację tego projektu, więc tutaj poziom absurdu jest faktycznie dosyć duży. Mamy niezłożenie odpowiednich dokumentów na czas, więc chyba miliard złotych już przepadło na te inwestycje. To także za to odpowiada nowy rząd, ale mamy też, niech pan zobaczy, ogromną taką społeczną inicjatywę, która powstaje także w internecie, także wśród młodych ludzi, która broni Centralnego Portu Komunikacyjnego. Może to jest jakiś lewar, który pani będzie redaktor, w stanie wymóc. To nie, tu nie ma argumentów, tu jest obłuda. Tu jest tylko i wyłącznie interes, bo czym, no i oczywiście pieniądze z tyłu, bo jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. To ja pani powiem, że w 2010 roku podczas rządzenia PSL-PO, wtedy kiedy Donald Tusk był premierem, wykonano, pani redaktor, opracowanie przez dwie kancelarie konsultingowe europejskie. Wydano na to ponad 11 milionów złotych, na samo to opracowanie i na ponad 1500 stronach udowodniono, że CPK, bo tak samo się nazywa w tym dokumencie, jest bardzo potrzebną i niezbędną dla Polski inwestycją. To ten pomysł narodził się, proszę pani, w Platformie Obywatelskiej. On wcześniej już był za PZPR-u, natomiast Platforma Obywatelska profesjonalnie do tego podeszła w 2010 roku i chciała to wykonać i zrobiła opracowania. Dziś mówią, że to jest nonszalancja i tak dalej. To więc ten projekt, który dzisiaj chciało realizować Prawo i Sprawiedliwość, jest mniejszy od tamtego i mniej waży finansowo niż tamten. W związku z tym mamy do czynienia tutaj z obłudą i interesem za plecami, którego są pieniądze, nie nasze, żeby była sprawa jasna, bowiem CPK, tak samo jak i port w Świnoujściu, nie powstaną dlatego, że są złym pomysłem biznesowym, bo są bardzo dobrym pomysłem biznesowym, ale przeszkadzają w biznesie naszym szanownym sąsiadom zachodnim. W związku z tym nie powstaną, tak samo z elektrowniami atomowymi. Elektrownie w Polsce nie powstaną nie dlatego, że nie są nam potrzebne, bo są potrzebne. One nie powstaną dlatego, że wszyscy naokoło je mają i mają za dużo prądu. Więc po jakiego grzyba, że tak powiem, w Polsce elektrownia? Przecież Polska może kupować prąd od nich, a wtedy wszyscy by byli zadowoleni. No, myślę sobie, że nasza rola pisana przez Donalda Tuska to jest rola takiego państwa wylewisk, takiego jednej wielkiej natury. Tak jak mówię, że będziemy sobie ryby łowić, Unia nam będzie pensję płaciła 1000 euro każdemu, nie będziemy mieli aspiracji, nie będziemy wiedzieli, kto to był Zawisza Czarny, no ale za to będziemy wiedzieli, skąd się wzięło LGBT i tam 500 czy 600 tych płci, bo tam chyba już jakieś ministerstwa powstają w tym zakresie i tak dalej, i tak dalej. No myślę sobie, że to nie są ciekawe czasy, to są obłudne czasy. I tutaj panie pośle, tak, i o ile powiedzmy, że kwestie gospodarcze, no tutaj te wielkie inwestycje to też kwestie bezpieczeństwa są bardzo ważne, no kwestie ideologii i tych zmian, które też teraz w szkołach przychodzą, o tym też trzeba rozmawiać, ale chyba to co kluczowe, czyli sprawy związane z bezpieczeństwem. Mieliśmy ostatnio spotkanie w ramach Trójkąta Weimarskiego, coraz częściej mówi się o wspólnej architekturze bezpieczeństwa właśnie w kierunku Unii Europejskiej, jednocześnie to, od czego zaczęliśmy rozmowę, czyli pewne wypychanie Stanów Zjednoczonych. Jak to w ogóle, bo pan też można powiedzieć, że zna się na wojskowości, jak w ogóle to może, jaka wspólna architektura bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, takiej jaką mamy dzisiaj, o czym my w ogóle mówimy, kiedy jednocześnie odchodzi się od przemysłu, od ciężkiego przemysłu zbrojnego, kiedy mówi się o zielonych siłach zbrojnych w Unii Europejskiej, a już abstrahując od tego, kiedy zupełnie inne jest spojrzenie Francji, inne jest spojrzenie Niemiec, a inne spojrzenie Polski na sprawy bezpieczeństwa.
No oczywiście, dlatego że przede wszystkim my mamy problem sąsiedztwa, a oni nie. Oni wiedzą, że rubieżą, która stawi czoło inwazji rosyjskiej, jest Polska. I oni są spokojni. Oni po prostu mogą sobie w obłoczkach fruwać. Oni mogą sobie mówić o armiach ekspedycyjnych lekko wyposażonych. Natomiast my jesteśmy krajem, który się szykować musi na obronę, zwyczajnie na obronę, żeby nie powtórzył się 39 rok. I w sytuacji takiej, kiedy gdzieś z tyłu głowy mi świta porozumienie niemiecko-rosyjskie, Europy od Władywostoku po Lizbonę, no to dreszcz emocji po plecach mi jednak przebiega. Natomiast co do potencjałów militarnych i Niemiec, i Francji, no cóż, jeżeli chodzi o nominalnie, no Niemcy chwalą się 180 tysiącami żołnierzy, no ale nie można zapomnieć o tym, że jak na najnowszych transporterach wyjechali na ćwiczenia, z 24 jak 18 popsuło się dosłownie w ciągu pierwszych 5 kilometrów. Z wielkim, nigdy tego nie badałem, ale mają mają Francuzi takie działo, Cezar się nazywa, które, proszę państwa, na Ukrainie bardzo się sprawdziło i Ukraina mówi: 8 nam daliście, dajcie nam jeszcze trochę, a oni mówią: nie możemy, bo jeszcze 8 nam tylko zostało. Więc jeżeli my mówimy o armiach, to my musimy mówić o armiach nie defiladowych, tylko mobilnych, a takie armie uzbrojone, wyposażone, doposażone i posiadające amunicję, to jest dzisiaj armia Stanów Zjednoczonych tylko i wyłącznie, i Turcja. W związku z tym my mamy partnerów dwóch tak naprawdę w rozmowach. I tu przypomnę tylko państwu, że był taki pomysł budowania wspólnego czołgu 6., 7. Generacji, metal niemiecki i francuski przemysł. Oni zapytali się, podobnie jak Amerykanie w sprawie F-35 zapytali się najpierw, wtedy Tusk zrezygnował z tego, przypomnę, projektu. Czy chcecie takie czołgi kupić? Polska złożyła ofertę na zakup natychmiastowo 800 tych czołgów. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości taka oferta im została złożona i otrzymaliśmy bezczelnie mailem odpowiedź, że Polska nie jest brana pod uwagę w sprawie sprzedaży tych czołgów, jak i też ich produkcji. Dostaniemy, jak im zostanie. Więc z taką arogancją polska armia się wtedy spotkała i znalazła swoich kooperantów. Mało tego, jestem świadom w pełni, że to były represje związane z karakalami, których nie kupiliśmy, bo nikt nie chce kupować tych śmigłowców. I proszę państwa, znaleźliśmy partnerów w Korei Południowej i w Ameryce. I teraz oni zachodzą w głowę, jak Polaków z powrotem ściągnąć, nawet Niewelt na ten temat artykuł napisał, że Polska zaczyna budować własne czołgi, które są konkurencją dla niemieckich, bo jak wiadomo, Leopardy mają sporo wad, które ujawniły się na polach bitew ukraińskich i Niemcy tak naprawdę z tego takiego budowania mitu najlepszego czołgu w postaci Leoparda A4, A7 czy A8, no, zaczynają spadać na ziemię. I powiem tylko tyle, że koreańska wersja K2 w wersji PL z magazynem uzbrojenia centralnie, a nie przy kadłubowym, no bije na głowę już Leoparda, więc dzisiaj rząd Tuska zrobi wszystko, żeby utrącić te plany po to, żeby dać na przyszłość zlecenia firmom zachodnim. Przyszłość polega na tym, że my przez najbliższe 10 lat nie będziemy mieli w ogóle uzbrojenia. A więc Rosjanie też o tym wiedzą. I pytanie brzmi, czy Kosiniak-Kamysz, Władysław i Szymon Hołownia wiedzą, co czynią, popierając Tuska jako premiera? A ci sami Rosjanie, co jeszcze warto dodać, prowadzą gospodarkę na wpół wojenną albo już całkowicie wojenną. Mamy na Białorusi fabryki, które produkują dla Rosji i które wyrastają jak grzyby po deszczu. O tym też mało się mówi, to nie są informacje, które są gdzieś w mainstreamie powtarzane, a to wszystko świadczy o tym, że Rosja szykuje się na dużo większą wojnę, to można powiedzieć wprost. Panie pośle, jeszcze ostatnie pytanie, mamy ostatnie 2 minutki, trochę bardziej się odwołuję do pana doświadczenia jako przedsiębiorcy, może mniej teraz do polityka. Te wielkie protesty, które teraz przetaczają się, ta fala nie tylko już w Polsce, ale przez inne kraje Unii Europejskiej, na ile to jest możliwe, że rolnicy
granicy, no tak jak jako przedsiębiorcy, zaszczepią też w tych innych grupach społecznych takie poczucie, że należy powiedzieć stop tym wszystkim zmianom klimatycznym, Zielonemu Ładowi i to będzie coś większego. Może być coś większego, natomiast jeżeli chodzi o ruchy czy protesty i tak dalej, to myślę sobie, że epicentrum będzie w okolicach Marszu Niepodległości, bowiem spodziewam się, że Marsz Niepodległości będzie zakazany w odróżnieniu od innych marszy i tutaj chyba Młodzież Polska postawi na swoim, więc myślę, że Donald Tusk już nie ukrywa tego, że chce spacyfikować nasze narodowe skłonności do obrony ojczyzny i do obrony naszej tożsamości narodowej i on będzie coraz bardziej pokazywał. Pytanie brzmi tylko, pani redaktor, czy Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia starają się tego nie widzieć, czy po prostu chodziło im w walce o parlament tylko i wyłącznie o frukta, bo jak widać w ministerstwach już mało który poseł od nich nie jest. I tutaj na razie postawimy kropkę i to są tak ważne tematy, tak istotne. Na pewno będziemy do nich wracać, także w przyszłym tygodniu w kolejnych rozmowach z panem posłem Markiem Jakubiakiem. Bardzo serdecznie dziękuję. Poseł Kukiz 15 był gościem, jak już co piątek, Kuriera w samo południe. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się. I my także i pozdrawiamy. Drodzy Państwo, 12.59. Ja przypomnę o jednym ważnym adresie patronite.pl/radio.wnet. Dziękujemy tym wszystkim z Państwa, którzy są razem z nami. Wolność słuchania wymaga wspierania. W studio jest już Adrian, a to oznacza, że za momencik wiadomości w Radiu Wnet.